dwa pierwsze miejsca. Proszę Państwa, bardzo proszę, aby w imieniu Pani Minister nagrodę wręczył Pan Starosta Jacek Chudyma, a w imieniu firmy, która ufundowała nagrodę, czyli firmy Kabapol, nagrodę wręczą Pani Katarzyna Kubat i Patrycja Poncyliusz. Bardzo prosimy. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej małopolskich, regionalnych mistrzostw z ratownictwem medycznym Tarnów 17-19 czerwiec 2019 zajęli Katarzyna Kuska, no, Damian Węgiel i Piotr Zabiegała, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zespół numer 3. A nagrodę wręczy firma Kabapol. Chodźcie, chodźcie. To się dzieje naprawdę. Kasia, moja imię. Kochani, brawa, brawa, brawa. Puchary są dwa, czyli i nagroda, i pamiątkowe zdjęcie. Powiśle zarządziło, Powiśle. Thank you.
Węgą uważam za otwarte! Drogie Tarnowskie! Miejskie Powodowie Ratunkowe! Zespołów z całej Polski, ale też Ukrainy bierze udział w trwających w Rzeszowie Mistrzostwach Podkarpacia w ratownictwie medycznym. Rzeszowscy ratownicy, organizatorzy mistrzostw przygotowali kilka nietypowych scenariuszy sytuacji, z którymi zespoły pogotowia rzadko mają do czynienia, ale które w każdej chwili mogą się zdarzyć. Po to, aby gdy do nich dojdzie, nie popełniać prostych błędów, ale działać szybko i profesjonalnie. Na co dzień ratują ludzkie życie i wiedzą, jak ważny jest czas i skuteczność działania. W przypadku ratowników medycznych każda zbędna minuta czy zła decyzja może się okazać tą na wagę czyjegoś życia. My musimy po prostu działać i jak najkrótszym czasie i jak najbardziej precyzyjnie. Wiadomo, mózg ludzki umiera 4 do 4,5 minut. Każde takie mistrzostwa to szansa na to, żeby w praktyce sprawdzić swoje reakcje, odporność na stres i zmęczenie. Aby w krytycznych sytuacjach już prawdziwych nie tracić czasu na wątpliwości. Żeby zadziałał pewien automatyzm, żebyśmy nie myśleli, czy nie zastanawiali się, czy na pewno robię coś dobrze, tylko żebym to wykonywał na zasadzie automatu w pewnym sensie, tak? Bo na zastanawianie się będzie czas później. Jednym ze sprawdzianów był atak terrorystów na rzeszowską szkołę. Ratownicy musieli nie tylko współdziałać z antyterrorystami, ale także w krótkim czasie zająć się dużą liczbą poszkodowanych. Ciężko rannych wymagających natychmiastowej pomocy, ale też osób przerażonych sytuacją i w panice, ale z mniej rozległymi obrażeniami. Tych sytuacji kryzysowych jest niewiele. W stosunku do ilości wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do innych stanów, to tych zdarzeń masowych i zdarzeń mnogich jest niewiele, więc my nie mamy takiej dużej możliwości jak przy innych pacjentach ćwiczyć, trenować tego i nabierać takiej pamięci mięśniowej i bez działania bez zastanowienia. My na szczęście w naszym regionie mamy rzadko to, dzięki Bogu, ale różnie to może być i fajnie byłoby, żeby umieć też zachować się w tej sytuacji. A to już próba wytrzymałości, bieg z maksymalnie obciążonymi noszami i piłkami lekarskimi, którego każdy etap kończył się konkretnym ratowniczym zadaniem, ocenianym przez jurorów. Założenie wenflonu czy intubacja albo masaż serca były trudniejsze niż zwykle, przy rękach drżących ze zmęczenia. To zadanie było naprawdę trudne, wymagało od nas sprawności fizycznej dobrej. Warunki wiadomo jakie są tutaj na zewnątrz dzisiaj. Ogólnie trzeba było dużo wysiłku włożyć, no ale w życiu w naszej pracy tak samo dużo dźwigamy, dużo wysiłku fizycznego trzeba po prostu włożyć. W mistrzostwach bierze udział 20 zespołów, między innymi z Wrocławia, Krakowa, Szczecina, Katowic, Przemyśla i Krosna, ale też z ukraińskiego Tarnopola i Chmielnickiego. Wszyscy rywalizują, ale przede wszystkim, jak przekonują, ciągle się uczą. Wiele razy już tak miałem, bo wielokrotnie uczestniczyłem w zawodach i później ta wiedza zdobyta tutaj przełożyła się na wiedzę. A czy ktoś tam będzie pierwszy, czy ostatni, to jakby schodzi na drugi plan, bo jednak ta wiedza jest najważniejsza. Jeszcze dziś będzie wiadomo, która drużyna najlepiej poradziła sobie z ekstremalnymi zadaniami. Ale wyniki rywalizacji zostaną ogłoszone jutro podczas oficjalnego zakończenia mistrzostw. More left. Watch it. There you go. Come on.
teraz Horca tutaj koło nas. Zapraszam, panie dyrektorze. Nagrać czas? Tak, tak, tak. Panie dyrektorze, dla pana to była specjalna nazwa tego zadania. Wystrzałowy chłopak. A najlepszy był zespół opieki zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Nie bój się! Panie komendancie, zapraszam. Nie może zabraknąć. Jak służby mundurowe, wam. Proszę państwa, straż na co dzień na tyle pomaga, że on w ratownictwie medycznym zdobywa zespół opieki zdrowotnej w Dąbrowie. Brawo!
No, proszę Państwa, dziękuję za udział. Najważniejsze w tej akcji jest, proszę Państwa, to, żeby przełamać barierę strachu. Nie bać się udzielać pierwszej pomocy, bo to od Was, czyli świadków wypadku, będzie przede wszystkim zależało, czy poszkodowany przetrwa dane zdarzenie i czy dotrwa do przyjazdu fachowych medycznych. Także ja dziękuję tym osobom, które wzięły czynny udział, czy mając kroplówkę, czy mając to poszkodowanego, że nie dali się i podeszli do udzielania tej pierwszej pomocy. Dziękuję. I zapraszam na warsztaty, które zaczną się od godziny 11 na sali sportowej imienia Agaty Gruszki w Węgrowie Karnicy. Dobra! Sebastiana Patrycego w składzie pan Robert Żurawski, pani Katarzyna Kuska i pan Piotr Zabiegała. Kasia! 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 Tempo, tempo! Thank you.
Jak zrobisz później nalepki elektrody, dobra? Jest. W automacie. Aha. Weź pomóż komuś u siatka jakiegoś tam daj studentki, żeby trzymała kurtkę. Weź, żeby mogę pomóc ci w kurtkę. Weźesz tam kogoś. Pani idzie trzymać kurtkę. Może ktoś podejść tutaj po Ja idę do tamtej poszkodowanej.